Witajcie. Dzisiaj w ramach minutek mała prezentacja kilku nowych kamuflaży. Dwa z nich są dodane wraz z najnowszym patchem. Są to przede wszystkim kamuflaże na dokładnie określone pojazdy. Tutaj widzicie jeden z nich, czyli Project M46 i kamuflaż o nazwie Safari Corazzato. Kamuflaże, no tak jak mówię, to są płatne kamuflaże przede wszystkim, tak. Kosztują troszeczkę sztuk złota, ten akurat jeżeli chodzi o popularne spaghetti kosztuje tylko 2500 sztuk złota. W sumie można lepiej wydać tą kasę, kupić sobie premkę chociażby na miesiąc czasu niż ten kamuflaż. Co innego, gdyby jego cena oscylowała w ramach tych dodatkowych płatnych kamuflaży, które są w grze, czyli 700-750 sztuk złota. Tutaj można było wtedy rozważyć jego ewentualny zakup. No, dla mnie w tej chwili jest to zupełnie nieopłacalny wydatek. Chociaż fakt, fajnie wygląda. Szczególnie ta czaszka bowołu. To 10 antylopy gnu, którą widzimy na płycie przedniej. Drugi kamuflaż, który również jest dołączony do konkretnego pojazdu, to jest kamuflaż na francuski czołg ciężki AMX-50B. Kamuflaż, z tego co pamiętam, kosztuje całe 5000 sztuk złota. Więc nie jest to najtańszy zakup w grze. No tutaj zdecydowanie bardziej by się opłacało kupić jakiekolwiek konto premium, chociażby niż ten kamuflaż. Chociaż nazwa też niego nie jest całkiem głupia. Nazywa się to Javan Rhino. Gdzie tu noc orażec, no ciężko powiedzieć. No, jedynie co mi się podoba, to oprócz tej siatki, oczywiście no, w szczycie wieży, to działo bez odrzutowe, które jest zamontowane na dachu tejże wieży. No cóż, 5000 golda niestety, tak jak wspomniałem przy Progetto, raczej to byłby nietrafiony zakup. Lepiej wydać to właśnie na konto premium na dwa kolejne miesiące. Koszt no zbyt wysoki. Kolejne cztery kamuflaże, które teraz widzicie, to są kamuflaże dodane w ramach eventu, powiedzmy eventu, tak, który się nazywa Starcie Drużyn. Są to cztery kamuflaże drużyn, które biorą udział. Dwie europejskie i dwie z regionu RU. Europejskie to Awesome Epic Guys, kamuflaż, który teraz widzicie, chłopaków ze Szwecji, czyli symbol zielonego góra, który tam gdzieś się przewija. Drugi kamuflaż to jest kamuflaż ekipy Mainlanda. Tutaj Niemcy akurat, jeżeli dobrze pamiętam w tym wypadku. Barwy też akurat nawiązują bardziej do naszych sąsiadów z zachodniej granicy. Żeby było ciekawiej, kamuflaż, czy generalnie ekipa Awesome Epic Guys, jest to chyba najrzadziej wybierana drużyna w ramach tego eventu, grając w ramach tejże drużyny. Częściej spotykam ekipę kolegów zza wschodniej granicy niż chociażby ekipę Mainlanda. Najczęściej widoczną drużyną to jest drużyna Skillfor, którego kamuflaż zaraz zobaczycie. Średnio, jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie 10 bitew to mniej więcej 8 na 10 bitew to była właśnie ekipa Skillfor. Więc no tutaj ciężko. Chłopaki chociażby ze Szwecji mają, jeżeli chodzi o zbieranie punktów. Żeby było ciekawiej, kamuflaż Death Games, który się pojawia tutaj na końcu,
Czy też ekipa, może tak, Death Gamesa, która się pewnie na końcu zebrała mniej więcej zbliżoną ilość punktów do ekipy Mainlanda, a żeby było ciekawiej, ekipa Death Gamesa jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o serwer rosyjski i ogólnie z tego co pamiętam, bo jeżeli chodzi o punktację, w tej chwili jest to też drugie miejsce, jeżeli chodzi o całość rozgrywek. Tutaj mogą się, że tak powiem, wymieniać ekipy Mainlanda właśnie i Death Gamesa, którego komu aż teraz widzicie. No, ekipa Skill4 jest bezkonkurencyjna. Jeżeli chodzi o te kamuflaże, tych kamuflaży nie można dostać. To nie są darmowe kamuflaże, to są kamuflaże płatne. Koszt każdego z nich to jest 1750 sztuk złota. Dużo to czy mało, każdy raczej odpowie sobie sam własnym portfelem. Ja powiem szczerze, nie kupiłbym za taką kwotę takich kamuflaży. Tych kamuflaży raczej bym wolał przeznaczyć gold na coś innego. Zastanawiałbym się, gdyby można było je kupić za walutę w grze, sreberka. Ewentualnie, gdyby ich koszt raczej nie przekraczył 750 sztuk złota, czyli tych droższych kamuflaży płatnych, które są obecnie w kliencie gry. Ale Wargaming ma własną politykę cenową i na to niestety nic nie poradzimy. Jeżeli chodzi o same kamuflaże, tak jak wspomniałem, to są wszystko wersje płatne. Wargaming chce trochę od nas golda wyciągnąć. Jeżeli chcecie kupić, kupujcie. Jeżeli macie inne przemyślenia, to śmiało możecie napisać w komentarzu pod filmem. To tyle z mojej strony na tą chwilę, jeżeli chodzi o przedstawienie tychże kamuflaży. Na pewno zobaczymy się gdzieś tam na polach bitew. Ja nie omieszkam z tych nowych malowań skorzystać. Także trzymajcie się i cześć.